Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Robert Dudłowski i po raz trzeci mam przyjemność gościć u człowieka, który zdobył koronę Himalajów, który dowodził niezliczoną ilość wypraw górskich, ale który też spalił stodołę. Czy to prawda? A tam zdarzyło się, tam taka mała stodółka, no całkiem nie spaliła. Uciekł ze szpitala. To prawda, uciekłem. Rozcinał gorset ortopedyczny, żeby iść na ślub brata. Tak. No. Moim gościem jest nikt inny Krzysztof Wielicki. Krzysiu, wielka radość, że po raz trzeci i że się zgodziłeś. Pretekstem jest oczywiście książka, którą Krzysztof popełnił. Książeczka, to tam trudno to... Tak, książka. No, książeczka. Książeczka Krzysztofa Wielickiego, Krzysztof Wielicki solo. Krzysztof, zanim przejdziemy do książki, to ja mam do Ciebie jeszcze takie pytanie wstępne. Jaką masz ulubioną trasę w Tatrach zimową? Ja to głównie na Kazanicę się wspinałem, ale tak powiedziałem, Filar Mięgusza to... Mięgusze, twój ulubiony rejon taki tatrzański tak, zimowy? Tak. Obserwujesz? Bo jest długa. Ale bywasz jeszcze w Tatrach? Nie, teraz rzadko. Ja mówię o przeszłości, to lubiłem długie drogi po prostu. Nie krótkie, a długie, a Filar Mięguszowieckiego jest bardzo długi. No to bo to jest taka wyrypa. W tamtych czasach to robiło się z biwakiem, bo myśmy z Ostrogą robili tak dosyć od samego dołu. No tak, to pamiętam. Super. Słuchaj, rok 2022 to jeszcze też taka trochę... Powrót do przeszłości. To jest rok Wandy Rutkiewicz. I dobrze, że taki rok właśnie... Ja Cię chciałem właśnie zapytać, już Ci nie będę absolutnie przerywał, jak pamiętasz pierwsze spotkanie z Wandą, Wasze interakcje górskie, Wasze wyprawy, bo zderzaliście się często w Himalajach i ja teraz się zamykam, wyciszam i słucham no, z Wandą, ona była dla mnie bardzo ważną osobą, bo wprowadzała mnie do klubu, była moją wprowadzającą. W tamtym czasie, żeby zostać członkiem klubu wysokogórskiego, trzeba było mieć dwóch wprowadzających. Czyli dwie osoby, przeważnie starszych kolegów czy koleżanki, które gwarantowały za Ciebie, no etycznie powiedzmy, nie względem poziomem sportowym, ale etycznie. Mhm. Czyli jak gdyby dawały gwarancję, że ten człowiek czy ta człowieka może należeć do naszej grupy w klubie. Także Wanda była dla mnie bardzo ważną osobą. Pierwsze wspinanie w skałach, bo Wanda już wtedy prawdopodobnie już była w Warszawie, ale przyjeżdżała. Bo jednak z klubu wrocławskiego, wszyscy studiowaliśmy na tym samym wydziale, ona dużo wcześniej. I widziałem, często przyjeżdżała w Śnieżne Kotły, gdzie jeździliśmy ćwiczyć zimowe wspinanie w Karkonoszach. Potem w Tatrach na zimowym wyjeździe była naszym kierownikiem wyjazdu. I tam zdobywaliśmy pierwsze szlify z Wandą. Potem nam się trochę rozeszły drogi, bo jednak była w Warszawie. Wanda szła już wtedy, była znaną osobą, już była może gwiazdą. Już w Himalaje, prawda? Natomiast ja jeszcze byłem na etapie Alp, czy Kaukazu, czy Pamiru, a Wanda już w Himalajach była. A Wasza pierwsza interakcja w Himalajach? O, to był 86 rok, ale tam było bardzo fajnie, bo tam Austriacy przyjechali, Wanda miała wiele układów z Austriakami też. Z tym, że ja się nie wspinałem wtedy z Wandą, bo ja szybko zakończyłem działalność, szybko wszedłem na szczyt. I wyjechałem, a Wanda jeszcze została i wtedy już chyba nikt nie wszedł, tylko parę osób weszło. Wanda wtedy nie weszła na szczyt, a potem w 87 roku na Purnie się zetknęliśmy znów. Jaka była w górach? Tak jak w życiu, no trudna. Z Wandą nie było łatwo. Ale to sam powiedzieć, że wy wszyscy spinacze jesteście trudni. Ludzie, którzy są... A Wanda była wybitnie trudna. O, to wybitnie i teraz trudna. Możemy pociągnąć ten wątek. Czym jest być wybitnie trudnym w górach? No, bo ona musiała zawsze mieć rację, musiała być zawsze najlepsza, pierwsza, wszystko najlepiej. Trochę tak pod siebie. Wanda tak nie nadawała się do takiej działalności zbiorowej, grupowej. Ona bardziej tak być na wyprawie, ale działać samemu. Czyli nie poddawała się pewnym rygorom, prawda, wyprawy. No bo uważała, że ją stać na to i no, było trochę z nią problemów. Znaczy w 87 roku nawet tak nie było. W 87 roku, bo zimą próbowaliśmy zdobyć Annapurnę, wtedy z Kukuczką i z Sajzerem. I tak się złożyło, taki potem się układ zrobił w końcu, pod koniec wyprawy, że Jurek poszedł z Sajzerem, a ja z Wandą musiałem zejść, ponieważ Wanda się źle czuła. No uważałem tak za taki moralny obowiązek, że to jednak ja powinienem zejść z Wandą, była moim wprowadzającym, więc tam już Wanda widziałem, że była wolna trochę. I to już tak się bałem o to, że to niedobrze, bo jeśli jest wolnym w górach wysokich, to nie jest najlepiej, trzeba być szybkim.
jak zawsze. A czas. Myśmy to tłumaczyli sobie tym, że to było tuż po 1986 roku, po jej wyprawie na K2, kiedy weszła jako pierwsza kobieta na K2, weszła, trzeba pamiętać. Wandzia, niesamowita kobieta. Ale jednak tam dostała dobrze w kość na tym, wiadomo, tam poginęło trochę ludzi, to była ta tragiczna wyprawa, która miała miejsce w 1986 roku pod K2. I być może jeszcze były, że tak powiem, reperkusje tamtej wyprawy, że ona była wolna, ale potem w 1991 roku, znów tuż przed jej zaginięciem, bo to ja byłem z nią na Annapurnie, na południowej ścianie tym razem, a w 92 Wanda zaginęła, prawda, w maju, czyli to no, między 87 a 91, 4 lata i wydaje mi się, że było jeszcze gorzej, jeszcze wolniejsza była Wanda. Aczkolwiek nie może jej odebrać determinacji, no, to umówmy się, że była czołową postacią. Ale jednak no, za bardzo chciała wszystko robić sama. My tak widzieliśmy, że to samo było pod południową ścianą Annapurny, gdzie właściwie świetna wyprawa, bo prawie wszyscy weszli na szczyt. No ale Wanda zawsze tam sama, nie chciała się kontaktować, nie, przez radio. No, mieliśmy takie trochę problemów organizacyjnych, nazwijmy logistycznych z Wandą, jak to Wanda. No i potem pół roku później, nawet nie pół roku, czy no pół roku, pojechała na Kanchenjungę zupełnie w składzie z Meksykanami, tylko z Arkiem Gąsienicą we dwójkę. No bo my tak sądziliśmy, że Wanda powinna się oprzeć jednak w tym swoim Caravan to Dreams, bo ona taki ogłosiła program, no fajny. Chciała i miała szansę być pierwszą kobietą, która by zdobyła koronę Himalajów. Ale w opinii nie tylko mojej, ale środowisko powinna się oprzeć jednak albo Sherpów, albo większy zespół, którzy by jej pomogli, prawda, w tym. A Wanda niestety, ona miała taką filozofię, że nie, ona sama, żadnej pomocy, wszystko sama. A to się zderzyło trochę z fizjologią już, bo to już był 48-49 rok życia u Wandy. I wydaje mi się, że gdyby trochę przybrała inną filozofię, gdyby, być może jest też tu była kwestia mediów. Wanda była bardzo medialna. I media się bardzo interesowały. Ona miała taki wiatr w plecy z mediów. Wanda pierwsza, najlepsza, zrób jak najszybciej tą. I to ją tak pchało. A wydaje mi się, że ona powinna tak czasem zastopować, zastanowić się. Może zwolnić ten program, prawda? I oprzeć się o pomoc innych i wtedy no, może byłoby lepiej. No, ona mówi, nie, ona nie może Sherpa, ona nie będzie Sherpa, ona bez Sherpa, wszystko bez Sherpa. Tłumaczyliśmy jej, że Mester też używał Sherpa, co z tego. I był pierwszy, który zdobył koronę Himalajów, prawda? Więc, no ale Wanda miała jakieś swoje zasady i no i stało się, co się stało. No trochę jak Denis, który uznaje, że zima się kończy ostatniego lutego, czyli nie do tego przetłumaczyć. To jeszcze jest jeszcze inna sprawa. Są zimy według Simone Moro, według Denisa, według nas, według kogoś. No nie, zima jest jedna, wydaje mi się, astronomiczna. Pozostałe definicje to są próby indywidualnego postrzegania no, pod kątem własnym głównie. Słuchaj, nie pamiętam szczytu, jak jeszcze teraz chodziło, ale było zamieszanie, czy ona zdobyła 8000, no czy nie zdobyła. No to Annapurna była, tak. Ja bym na tej wyprawie, nie wiem, no tam mieliśmy pewne wątpliwości, nie, no ale do tego, czy ona była na szczycie, czy nie, bo ja w sprawozdaniu oczywiście jako kierownik napisałem, że była, no Wanda mówi, że była na szczycie, to była. No ale było dla nas dziwne, że no, wszyscy, którzy wchodzili na szczyt, to się łączyli przez radio, no nie wiem, radość jakaś, prawda, do bazy, jestem na szczycie, Wanda się absolutnie nie połączyła. No była trochę pogniewana na nas może, bo ona sobie inaczej wyobrażała tą akcję szczytową, myśmy inaczej ją przeprowadzili i być może to powodowało, że się nie chciała łączyć. I tak jak mówię, no Wanda mówi, że była na szczycie, to znaczy dla mnie, to znaczy, że była. Były pewne wątpliwości wynikające zupełnie czego innego, z tego, że ona się nie łączyła i następnego dnia rano byliśmy zaniepokojeni bardzo, co się dzieje. To mieliśmy lunety, obserwowaliśmy, co się dzieje w ścianie i widzieliśmy ją wchodzącą do góry. I to wydawało nam się coś dziwnego. Jak była na szczycie, a teraz idzie do góry, prawda? Ale no, potem Wanda to się właśnie z tego wytłumaczyła, że ona szukała drogi zejściowej, musiała gdzieś podejść. No ale to u niektórych z kolegów to prowadziło ich w taką pewną niepewność, jak to szła do góry, to może nie była na szczycie, prawda? Ale ostatecznie widziałem zdjęcie, które Wanda opublikowała, robione już wieczorem ze szczytu. Na zachodni wierzchołek, ja też mam takie zdjęcie, też robiłem na szczycie, jest bardzo podobne, no może tam trochę niżej, ale generalnie myślę, że gdzieś tam w okolicach wierzchołka była.
Okej. No dobrze, no to wrócimy teraz do tematu, do którego się spotkaliśmy. Krzysztof Bieliński solo. Książka, która jest uzupełnieniem poprzednich książek, poprzednich wypraw, czy opisujesz rzeczy, których jeszcze nie opisywałeś w poprzednich książkach? Po części jest, bo już w moich książkach te elementy niektóre były, ale ja teraz chciałem zebrać to w jeden temat, ponieważ nie był u nas w literaturze polskiej taki temat, nie ukazał się taki temat, prawda, o solowym wspinaniu, bo mowa o górach, o K2, o Everestie, są biografie, o wyprawach, ale tak, dużo, bardzo dużo, ale nikt nie pisał o solowych wejściach. Postanowiłem zebrać te elementy solowe i właściwie oparłem te moje wszystkie doświadczenia solowe o wyprawę Nanga Parbat, czyli inaczej mówiąc, nie starałem się omawiać kolejnych moich tam wejść solowych, tylko wplotłem to w Nanga Parbat, dlatego że to była najtrudniejsza dla mnie wyprawa. Tak, i jak to powiedziałeś mi na naszych poprzednich spotkaniach, twój największy sukces górski, o którym bardzo chciałeś opowiedzieć, tak, ale tak, nie tak. Się za bardzo. No nie, ja powiedziałem, że niedoceniony był niedoceniony. To moje wejście, bo ja uważam, że wszyscy mówią Everest, zima, Kanchenjunga, Lhotse, coś tam. Nie, to wszystko tam pikuś. Ja myślę, że Nanga Parbat była dla mnie najtrudniejszą, z różnych względów, psychicznych głównie. Moi drodzy, jeżeli chcecie posłuchać tej historii, to jest na poprzednich filmach u mnie na kanale z Krzysztofem jest opowiedziana historia od deski do deski, więc szczegółów tutaj nie będziemy zdradzać i nie będziemy... Tak, ale ja chciałem tylko powiedzieć, że ta metoda wpisywania innych wejść celowych w tą wyprawę w Nanga Parbat, ja ją wplotłem jak gdyby i odwołuję się do różnych moich doświadczeń celowych. Powiedz mi, ale zanim do Nangi w książce dochodzisz, zaczynasz od K2. I właściwie nie chodzi o K2 i wasze ataki górskie, bo mówimy o zimowej wyprawie, tylko zaczynasz od akcji ratunkowej. Ja zaczynam dlatego, że to prowadziło w sumie do Nanga Parbat, do tej góry, którą znałem, prawda? Bo kiedy byliśmy zimą na K2, to no, trzeba było oczywiście tą akcję ratunkową zorganizować po rewolcji Mackiewicza, Tomka. A zacząłem od tego, że wiedziałem, co to znaczy Nanga Parbat. Wiedziałem, na co się porwali, bo ja też tam byłem, prawda, solo się wspinałem, to więc mogłem sobie wyobrazić, co tam się dzieje. Dlatego zacząłem od K2, no i od tej naszej akcji ratunkowej, gdzie czterech kolegów poleciało w tamtym celu, więc to tak w sposób naturalny nawiązało do tematu Nanga Parbat, prawda? Jak ty się dowiedziałeś? Dostałeś maila ten 28? Tak, no to 25 już chyba. Od Janusza Majera? Tak, od Janusza Majera mieliśmy łączność satelitarną i internet. Otrzymaliśmy informację, że mają problemy, że problemy w zejściu są. Druga wiadomość była taka, że Tomek został jednak gdzieś w Szczelinie, a już nie mógł dalej kontynuować zejścia, a Rewol zdecydowała się schodzić. No i wtedy na nas spadło oczywiście, bo nikogo nie było w Karakorum, żadnej wyprawy, która miałaby na przykład zaaklimatyzowanych alpinistów, prawda? Więc tylko my mogliśmy to zorganizować. No nie było łatwo, znaczy nie chodzi o kolegów, bo bardzo wszyscy chcieli lecieć, ale jeśli chodzi o samą organizację akcji ratowniczej, były dużo kłopotów. To możesz przypomnieć, bo nie wiem, czy wszyscy znają sytuację, że tak powiem, od kuchni, o co chodziło, bo chodziło o... Po prostu pieniądze, tak? Tak, no bo oni nie mieli ani Rewol, ani Mackiewicz nie mieli ubezpieczenia na akcję ratowniczą helikopterową. W związku z tym ktoś musiał, że tak powiem, założyć, dać gwarancję, że zostanie to zapłacona. Taka akcja ratownicza, dwa helikoptery, tu z bazy do bazy pod Nanga Parbat, to w sumie gdzieś około 50 tysięcy dolarów. No to nie jest mała suma, prawda? No najpierw niby mieli Francuzi, ale potem się jakoś wycofali, nie bardzo chcieli, no to... No, nasze rozmowy cały czas z ambasadą w Pakistanie, w Islamabadzie, doprowadziły w końcu do tego, że się bardzo aktywnie tym zajęli nasi pracownicy dyplomatyczni i przez MSZ w końcu tą gwarancję załatwili Polacy. Mhm. Przyleciało śmigło i co dalej? Dwa nawet śmigła, bo oni zawsze latają, dwoma śmigłami. Tak, ale ty podzieliłeś grupę kto z kim? Czy nie, oni w czwórkę lecieli, potem się podzielili. No bo wiadomo, że najlepiej zaklimatyzowani był Denis i Adam Bielecki, więc to była ta pierwsza dwójka. Druga miała być w odwodzie, czyli ratownik medyczny Jarek Botor i Piotrek Tomala, który no, znał ten rejon. Więc to było też ważne, żeby wysłać ludzi, którzy tam byli, prawda? Już pod Nangą. No i staraliśmy się, znaczy koledzy się starali jak mogli, ale nie było szansy na Tomka. Ledwie można powiedzieć uratowali Rewol,
powiedziałbym, że w 50% to ona się sama uratowała, bo to jest to, co ona zrobiła, to jak ona zeszła jakimś soferem w dół, to ja nie wiem, no, to tylko kobieta może zrobić takie coś. Po prostu, no naprawdę, wydaje mi się, że tak, ona sama się uratowała. No koledzy oczywiście pomogli z Gniazda Orłów jej, prawda, ale ją spotkali w Gnieździe Orłów, no już musieli ją opuszczać, ale ona bardzo długi odcinek spod szczytu zrobiła sama. I oczywiście zostawiając Tomka, no nie miała wyjścia, skoro on nie był w stanie ruszyć się z tej szczeliny. A nikt na 7400 nie poleci, żaden helikopter wojskowy, bo to tylko operują helikoptery z załogami wojskowymi, nie ratowniczymi, a wojskowymi. To oni nie polecą na 7400 do 6500 maksymalnie, tylko mogą zrobić oblot, ale nie żeby kogoś wyewakuować. No i uratowali Elizabeth. Tomek został na szczycie. Pod szczytem. Pod szczytem, no pod szczytem, tak. Ekipa wróciła i no, jak to dalej przebiegało? Wiesz, no dalej, to całkowicie chyba wybija z rytmu. Ale to jakoś takiego generalnego wpływu na naszą działalność pod K2 to nie miało tam. Minimalne, myślę. Na wyprawie K2 to inne elementy decydowały o naszej porażce, nazwijmy to, czy o, niech będzie porażka. Głównie dlatego, że wybraliśmy złą drogę na początku i straciliśmy 3 tygodnie, bo musieliśmy potem przenieść działalność na inną drogę, bo na tej drodze, którą wybraliśmy początkowo, za sprawą nie tylko moją, bo 5-6 uczestników się wspinało tą trasą i wszyscy twierdzili, że to jest najlepsza trasa. Krótsza, szybsza, bardziej stroma, ale szybsza. No niestety okazało się, że tam ciągle kamienie leciały, ciągle ktoś ranny schodził z góry. Nie mogłem dalej pozwolić na to, żeby coś tam jeszcze poważniejszego stało. I musiałem podjąć decyzję o zmianie drogi, no to straciliśmy 3 tygodnie. Bo trzeba przenieść całą logistykę, prawda, na drogę pierwszej zdobywcy. No ale to się stało i zresztą to K2 gdzieś za tobą chodziło, bo jak to napisałeś, do 4 razy sztuka, tak? Zanim tobie się udało zdobyć osobiście K2. I w ogóle ciebie rzeczywiście piekło nie chciało. Fragment książki jest taki, w sobie pozwolę zacytować. Zejście nocne. Dobrze, że miałem śrubę, bo z granic co jakiś czas padają kawałki lodu wywiane przez wiatr. Długo myślę, czy włożyć plecak pod tyłek, czy raczej schować w nim nogi. Wybieram pierwsze rozwiązanie. Słabo czuję palce, czeka mnie walenie rakami w lód tak długo, aż wróci krążenie w stopach. Zmęczenie bierze góry, oczy mi się zamykają. Wydaje mi się, że to kontroluję. Tak w niskiej temperaturze można zasnąć. Na amen. Ciebie rzeczywiście piekło nie chciało. No to powiedziałbym, że nie tylko mnie, bo wtedy byliśmy w trójkę. Jeszcze wtrącę, zanim porozmawiamy, że twoje solowe wizyty górskie, wizyty w ścianie, polegają na tym, że siedzisz skulony w namiocie, masz halucynacje, jest zimno, warunki pogotowe się załamują i walczysz o życie. Tak postrzega tą książkę. Czy źle, czy dobrze? Znaczy, tak miałem, tak do Nanga Parba. To, o czym wcześniej czytałeś, to było pod K2. No rzeczywiście tam było z K2, schodziliśmy ze szczytu. No i każdy gdzieś tam wyrąbał sobie jakąś półkę, nie byliśmy razem. No i tam trzeba było przetrwać noc, a nie było łatwo. Co prawda było lato, bo to był sierpień, ale no, na tej wysokości jest zimno bardzo. No, byliśmy wyczerpani w ogóle. No i to rzeczywiście tam trzeba było uważać, żeby nie dostać jakimś kawałkiem, bo to w takim kuluarze to właśnie nie byliśmy osłonięci niczym. I ja też. No ale to nam się jakoś udało, prawda? No, i potem K2, w końcu K2 zrobiłem, ale to K2 zdobyłem latem, ale nadal mnie interesowała zima jednak, prawda? Żeby zimą się wspinać. Ale ja myślę, że to, że nie wyszliśmy na K2, okej. Okay. Ważne, żeby się mierzyć, bo to często się mówi, poznaje się alpinistę potem na jakich ścianach się wspinał albo próbował chociaż, prawda? Bo najłatwiej jest się poddać i powiedzieć, no nie damy rady, nie robimy, prawda? Myśmy jednak się mierzyli 3 razy z lotce czy 4 z Jurkiem, biorąc pod uwagę z południową ścianą, z K2 się mierzyliśmy zimą 3 razy. Czyli samo mierzenie się z celem, czy takim wyzwaniem bardzo dużym, już jest elementem bardzo ważnym, się jednak decydowaliśmy na takie wyzwania, a Nanga Parbat, ja nie wiem czemu ja tam poszedłem, po prostu do dzisiaj nie rozumiem, bo nie powinienem pójść, no ale tak się złożyło, że poszedłem. Stąd miałem problemy. A powiedz mi, a czemu dopiero K2 za 4. razem, a 3 poprzednie? Bo też zawsze próbowaliśmy w sposób szczególny, nie? No, pierwsza wyprawa, chcieliśmy nową drogę zrobić. Doszliśmy do 8, ja doszedłem do 8200, w ataku szczytowym byłem z Leszkiem Cichym,
Chrobakiem Genkiem i z Andrzejem Henrychem. Przepraszam, nie, z Wróżem, Wojtkiem Wróżem. No i byliśmy tam na 8, chyba 100 czy 8200. Ja zszedłem z Genkiem, bo się trochę źle czuł, a Leszek z Wojtkiem Wróżem poszli do szczytu, ale wrócili po 200 metrach. No już było wiało, myśmy we wrześniu atakowali. To był stan wojenny, myśmy bardzo późno wyjechali i no to się, we wrześniu się już na K2 nie da wspinać, za bardzo wieje. I się poddaliśmy. No ale potem to była pierwsza próba. No druga to była zimowa wyprawa. No wiadomo, że niewiele zrobiliśmy w 87 roku i 8. I potem w 94 trzeci raz próbowałem z Wojtkiem Kurtyką i z Carlosem Bullerem, Amerykaninem, w trójkę chcieliśmy zdobyć zachodnią ścianę, którą w końcu Rosjanie zrobili. No jednak nie mieliśmy szans na tej ścianie. Walczyliśmy, nie, tam trochę próbowaliśmy, ale było tak niebezpiecznie, wytopiło wszystko. I to była trzecia próba, no czwarta postanowiłem zrobić od strony chińskiej filarem, ale potem jeszcze miałem dwie wyprawy zimowe, także w sumie sześć razy na K2 próbowałem, a raz wszedłem. Krzysiu, ale powiedz mi, jak to się orientujesz wychodząc w nocy, bo często wychodzisz w nocy, często się spinasz w nocy, jak się orientujesz w tak gigantycznym terenie? No, kolega księżyc jest, prawda, latarka czołowa, no staramy się wychodzić przy jakimś świetle, ale na przykład na Daulagiri wyszedłem, gdzie jeszcze było światło księżyca, a niestety kolega księżyc sobie był uprzejmy zajść za grań, no i już potem tylko po świata. Na szczęście śnieg czy lód, jednak odbija się światło i to nie jest problemem poruszanie się, szczególnie w ścianach lodowych. A wychodzi się w nocy dlatego, że twardnieje wszystko i chodzi o to, żeby się szybciej poruszać, to trzeba mieć twardy śnieg czy lód. Bo w takim miękkim, roztopionym śniegu jednak bardziej niebezpiecznie też, prawda? I się bardzo wolno wspina. Natomiast w takim twardym lodzie to wszystkie spinaczki solowe zaczynają zawsze w nocy. Taka jest recepta na sukces? Ale to noc nie przeszkadza. Czy nie, to jest twoja recepta, czy to jest powszechna? Nie, powszechna, wydaje mi się. W ogóle wyjścia z obozów, nawet nie przy solowych wspinaniach, przy normalnej działalności, szczególnie latem, to większość kolegów wychodzi w nocy w ścianę, ze względu na warunki. Potem, kiedy przytopi słońce, czy jest bardzo ciepło, to się, no, to lepiej przeczekać w namiocie. Też nie zawsze się udaje, jak opisujesz, że musiałeś się cofać z zachodniej ściany Makalu. A, no bo tam próbowałem sam, też coś mi tam, kolejne moje solowe niepowodzenie, ale tak. No czasem takie miałem. Byliśmy w czworo, z dwie dziewczyny, dwóch chłopaków. Jakoś tak pomyślałem sobie, że chyba trochę bierzyłem za wysoko. To było prawie niemożliwe, żeby zrobić ten filar francuski, bardzo trudna droga. No ale tak pomyślałem, spróbuję. No i oczywiście tutaj można powiedzieć, że warunki, pogoda i ekstremum nie zmusiło do odwrotu. Nie, że ja chciałem zwrócić, tylko no po prostu nie dałbym rady, tym bardziej, że mi to była zima. Namiot mi połamało, nie miałem już namiotu. A jeszcze przede mną było bardzo dużo wspinania skalnego. Absolutnie nie miałbym rady jeszcze wejść na szczyt, potem zejść drogą normalną. Chyba przesadziłem. Z jakiej wysokości? No gdzieś 6900 musiałem się wrócić, niestety. Dwa razy próbowałem zresztą, no ale to tak jest, że czasem, no tak człowiek chciał trochę adrenaliny sobie dołożyć. Właśnie, a słuchaj, na ile jesteś świadomy, będąc na takiej wysokości, po takim wysiłku podejmowanych decyzji? Na ile jesteś w stanie racjonalnie ocenić, czy dasz radę, czy nie? No nie, to doświadczenie tu decyduje o tym. Nie? Jednak wiedziałem, z opisu wiedziałem, co się dalej dzieje na filarze francuskim, więc jak już tam doszedłem pod to ostatnie spiętrzenie, to już wiedziałem, że chyba nie dam rady. Tym bardziej, że nie wiem, właściwie to dobrze, może ten namiot mi połamało, bo gdyby mi go nie połamało, to może bym próbował. Nie wiem, co by się dalej działo. Ale i tak wycof z tamtego miejsca nie był bardzo prosty, bo to wycofać się, tam nie było lin, musiałem kombinować stare liny, coś swoje jakieś tam używałem, cienkie sznurki, żeby zjechać. No to dosyć ryzykowne to było, na pewno Makalu, ale no, pomyślałem sobie, że czemu nie spróbować. Miałem takie, chciałem czoju spróbować, gdzieś na Gęsze Brumy, próbowałem solo. Tam mnie też pokarało, bo mnie lawina zrzuciła, także to takie było ostrzeżenie, nie? No, to bardzo ciekawe. No tak, no coś tam. Ale bardzo cię pociągnęło? Czy... Nie, tak ale na tyle, że mi się odechciało. Aha. No, pomyślałem, że to jest, że to góry dają znać mi o sobie, że hola, hola, opanuj się. Jesteś szczęściarz, naprawdę. No tak, no. Trzeba mieć szczęście, to wiadomo, że wszyscy popełniają błędy. Jak przecież, nie? 52 lata spinaczki, no, i żyje, to jest mój największy sukces. Tak, no bo szczęście trzeba mieć. Jeśli chodzi o góry i o wspinanie, to
im dłużej przebywasz w górach, no to tym większa statystycznie rzecz biorąc jest szansa, szczególnie na niebezpieczeństwa, nawet już nie tylko subiektywne, ale obiektywne, prawda, które mamy w górach. Bo te subiektywne to od nas zależą głównie. I też popełniamy błędy, ale jeszcze są obiektywne, które jak gdyby od nas kompletnie nie zależą, no nie zależą, no można było nie jechać w góry, no to... Ale jeśli już się jedzie, to trzeba być przygotowany również na obiektywne. No, bo tutaj dzielisz te rozdziały na wyjścia, które się udały i się nie udały. Bo no bo trochę takich miałem tam. Solo bingo, solo nie bingo. Ja też jakąś wielką inteligencją, jak pierwszy raz to zacząłem, mówię, jakie bingo, jakie nie bingo, o co chodzi? Dopiero po chwili się... Potem się zorientowałem. Zorientowałem że... się, o co ci chodzi. Na czyli to albo jeszcze, tak, albo tak. Tak, no. Na Anapurni cię jeszcze cię spotkało. A tak, to też jakiś popełniłem błąd chyba. Miałem kłopoty żołądkowe, jakieś wziąłem tabletki, zasnąłem na linach i zasypiałem generalnie na linach i jak doszedłem do gdzieś tam 6900, to pomyślałem, że chyba muszę jednak wrócić, bo rozsądek zdecydował. Tym bardziej, że to był jeszcze w momencie, kiedy ja nie byłem na szczycie, bo część tych solowych wejść, ja na przykład robiłem Daulagiri czy no Daulagiri, szczególnie, że najpierw byłem na szczycie, a potem jeszcze próbowałem coś sobie zrobić, a tutaj wiedziałem, że jest wyprawa, że mam jeszcze czas i mogę spróbować drugi raz. Poza tym wtedy też tak pomyślałem, że może jednak skoro byłem kierownikiem wyprawy, to może tak przesadziłem trochę, że sobie chciałem pójść solo, prawda? A gdzie koledzy? No bo tam spotkałeś kogoś w ścianie. No Rysia Pawłowskiego spotkałem tak, w Trójce. Tak doszedłem. Oni nie komentowali, tylko zmierzyli się wzrokiem. No tak, tak. No i pomyślałem, że nie, że może jednak trzeba wrócić do bazy i pokierować zespołem. Że trzeba czasem własne ambicje schować. Znaczy też byłem na szczycie oczywiście, ale trochę później. No bo to jest taki, to jest trudne. Ja miałem kłopoty zwykle. Kiedy zacząłem kierować wyprawami, a jeszcze chciałem być zawodnikiem, że tak powiem. No i to tak, jak biją w tobie dwa serca, tak nie bardzo wiesz, czy kierować, czy się wspinać, nie? Zawada miał ten przywilej, że on tam... On się nie wspina, jemu nie zależało mu na wejściu gdzieś, a mnie jeszcze bardzo zależało i to tak... To nie jest łatwe. To ja myślę, że lepiej, jak kierownik nie ma ambicji. Czasami, Krzysztofie, jest tak, że to jakby nie ty odpuszczasz, tylko koledzy proszą, żebyś odpuścił, nie? To mam taki fragmencik. Dyskusja trwa długo. Nawet nie zauważyłem, że pijemy górską herbatkę i dodatkowo jeszcze coś mocniejszego. Czas płynie, zbliża się chyba godzina 23. Chcę powoli ruszać, gdy podchodzi do mnie Zbyszek Terlikowski. I co mówi? No właśnie, tak muszę powiedzieć, że pierwszy raz mnie ktoś tak zastosował hamulec. Tak. Były brzydkie, nie będziemy cytować. No w każdym razie tak próbował mi właśnie dać do zrozumienia, że chyba coś mam z głową, bo przecież byłem na szczycie. To po cholerę jeszcze próbować solo gdzieś tam nową drogę. I właściwie tak te góralskie herbatki mnie tak przekonały, w końcu pomyślałem, że może nie. Ale ja powiedziałbym ci, że ten przykład właśnie takiego hamulcowego jest strasznie ważny. Tu w tym wypadku nie było takie ważne, bo już byłem na szczycie, prawda, wcześniej. Ale myślę, że właśnie ten hamulec jest szczególnie ważny w małych zespołach. Bo jak poszła Eli Rewol z Tomkiem Mackiewiczem, to oni nie mieli nikogo, gdyby jeszcze był następny zespół dwuosobowy czy czteroosobowy, to ktoś by na przykład powiedział: hello, nie macie aklimatyzacji dobrej, jest dopiero 25 styczeń, gdzie tam koniec zimy? Może trzeba się zejść, lepiej zaaklimatyzować, prawda? Jest ten hamulec, czyli takie inne, i to zauważyłem przy różnych wyprawach. Jednak większa wyprawa, gdzie jest więcej osób, zawsze jest szansa, że poddaje się ten ewentualny ktoś, zespół, który chce nagle coś zrobić, poddaje się takiej trochę komentowanie opinii pozostałych. I to bywa czasem hamulcem. I ta właśnie wyprawa na Trzoju to był taki przykład, gdzie ich było tam paru, nie tylko Zbyszek, ale tam Zbyszek to rejwodził, ale parę osób. I ja zrozumiałem, że zespół uważa, że nie powinienem tego robić. Czyli taka advice tak zwane, prawda? Czyli taka uwaga jest bardzo cenna wtedy, bo to łatwo po prostu naprowadzić zespół na właściwą drogę. I czasem brakuje właśnie ludziom takiego hamulca, bo czasem człowiek tak może się przeliczyć, prawda, albo podniesie za wysoko tą poprzeczkę sobie, ale ktoś powie: ej, hello, może tak przesadzasz trochę, nie, może coś tam. I wtedy człowiek się tak zastanawia, prawda. Natomiast człowiek jest sam, czy mają zespole, to nie ma tych wątpliwości, po prostu góra idziemy, nie, coś tam. A to czasem trzeba właśnie mieć kogoś, kto... zasieje pewną niepewność, prawda? Pewną wątpliwości, które, a są to wątpliwości przy podejmowaniu takich decyzji.
No i ty też jesteś istotą stadną, zresztą chyba jak my wszyscy jesteśmy istotą stadną, bo no znane są twoje historie, że rozlewasz dwa kubki nawet jak jesteś sam w ścianie. A to tak się zdarzyło. To już odruch Pawłowa chyba, nie wiem, jakby to nazwać, ale rzeczywiście tak się zdarzyło. No ale po takim bardzo ekstremalnym przeżyciu w ścianie, gdzie jak gdyby pojawiał mi się ktoś, w ogóle szukałem jakiejś pomocy, kogoś, kogo nie było oczywiście. Ale to świadczy o tym, że jesteśmy stadni, że potrzebujemy drugiego człowieka, pomoc, po prostu jesteśmy stadni. Nawet tak się mówi czasem, że jak trwoga, to do Boga. A jak będzie jak trwoga, to w ekstremalnej sytuacji, to do kogokolwiek, do bliskich osób, prawda? Czy kogoś, kto mi pomoże, doradzi, czy... No i zakończyło się tym rozlewaniem herbaty do dwóch kubków, no. Myślę, że to już był taki odruch już, prawda? A kiedy masz moment, że ja jestem sam? Dlaczego mam dwa kubki? No właśnie. Nie, ja potem zauważyłem i tak zdziwiłem się. Ale nie zrobiło to na mnie wrażenie. Po prostu wypiłeś dwie herbaty. No właśnie. A myślę, że nie tak myślałem, że chciałbym mieć dwie herbaty. Myślę, że nie. Twoich przygód nie ma końca. A na purnie porwało ci namiot. To nawet nie namiot porwało, tylko mi porwało... Tak, a porwało mi namiot, masz rację, bo ten namiot był najmniej ważny, ale to było to, co było w namiocie. Ciuchy. Wszystko. Ciuchy i życie. Ciuchy, wszystko. Buty, raki, uprzęże, wszystko. Jak to się ja w gaciach zostałem. A stało się tak właśnie wtedy, kiedy próbowałem to solo robić, prawda, tą południową ścianę. Jak doszedłem na te 6900, gdzie Rysiek był w drugim namiocie, Pawłowski, mój przyjaciel. No i tak ja w jednym namiocie, on w drugim i tak mówię, po cholerę mamy spać, będzie cieplej, jak będziemy spać w jednym. No i ja oczywiście poszedłem do Rysia tylko ze śpiworem. No i oczywiście ja tak czułem, nad ranem już tego wiało, tak czułem, miałem takie wątpliwości, jak wyskoczyłem gdzieś tam o 5, patrzę, nie ma namiotu. Mówię, no tak, kurde. No i jaka reakcja no to kolegi Pawłowskiego? Rysiu się śmiał oczywiście ze mnie. Tak myślę, że się śmiał. I wiedział, że będę czekał tutaj na sprzęt, aż mi doniosą, nie wiem, 2 czy 3 dni. No, nauczka, nauczka. Widocznie nie brałem dobrych lekcji, bo takim moim pierwszym nauczycielem w tych kwestiach to był świętej pamięci Andrzej na Everestie zimą. On był taki precyzyjny, dokładny. Ja się spinałem z nim na początku, bo chciałem się trochę nauczyć od bardziej doświadczonego kolegi. Jak gdzieś tam biwakowaliśmy po drodze w Ajsfolu, czy gdzieś tam w Jedynce, to on chodził, każdą linkę sprawdzał, kopał, sprawdzał, dokładał, mocował. I powinienem się uczyć, prawda, że tak trzeba robić. No ale jak widać, jeszcze człowiek popełnia błędy i tak sobie. Na szczęście nic się wielkiego nie stało, oprócz tego, że musiałem poczekać na sprzęt, tak? Bardziej anegdota. Ale to też nauczka, nie? I taki, bo człowiek się uczy na błędach, prawda? Błędy z tych takich błędów, to one są kreatywne, bo człowiek już nigdy takiego błędu nie popełniłem, nie? Ale czasem człowiek raz popełni i potem... Jak twoje plany na Karakorum, tak już odchodząc od książki? Karakorum na razie to tak, tam tak daleko nie sięgam, ale... No, można powiedzieć Karakorum Zachodnie, to zwane Hunzą właściwie i Chitralem. No, to jest taki rejon, gdzie 7000 szczyty, 6000. No, 8000 na razie się nie wybieram, bo nie mam jakiejś wielkiej chęci, żeby jechać na 8000, bo już byłem na tych szczytach. Ale trochę mnie zainteresowała eksploracja w ogóle, czyli to, co... czego zazdrościliśmy naszym poprzednikom, nie wiem, po wojnie, przed wojną, gdzie oni mieli wielkie możliwości, białe plamy, prawda, do eksploracji. Już na 8000 tych białych plam nie ma. Na ścianach gdzieś tam zostaje jeszcze miejsce na jakąś drogę, zwykle niebezpieczną. Ale jeszcze są rejony, głównie na pograniczu Pakistanu, Chin i Pakistanu i Afganistanu, gdzie jest wiele szczytów 6 czy 7 tysięcznych. No, 7 tysięczne są zdobyte, ale 6000, które są niezdobyte, dziewicze. A, i to jest fajne, bo... Bargielowi i Baranowskiemu, jak chłopaki właśnie szukają szczytów i zjeżdżają na narciach? Znaczy, tak, oni głównie narty, tak. Oni głównie... Podglądasz ich gdzieś tam oni w mediach? Oczywiście, no, oni głównie na nartach zjeżdżają. No, Jędrek jest strasznie mocnym zawodnikiem, tylko
jego najbardziej interesuje zjeżdżanie, a nie wspinanie. I tu jest problem mały. Nie wiem, czy on to tak czyta, że to jest problem. Jak on to kiedyś powiedział, że zima jest po to, żeby jeździć na nartach, a nie siedzieć no, w bazie i czekać na pogodę. Myśmy go namawiali wiele razy, że pojechał z nami zimą, ale jakoś nie udało nam się. Ale chyba tak ci właśnie powiedział, że zimą, ale nie że zimą to się lepiej na nartach jeździ, niż siedzi w bazie no i tak, czeka tak, na ja rozumiem. Nie, wydolność Jacka jest niesamowita. No. Teraz no, zaproponował mi, żebyśmy pojechali do Chitralu razem, gdzieś tam wiosną późną. Nie wiem, może jeśli się wszystko dobrze ułoży, to może pojedziemy gdzieś tam na jakieś 9 czy 6 tysięczne szczyty. A on będzie pewnie chciał zjechać, ja nie. Ja to bym chciał wejść. Ja będę chciał wejść może. Zobaczymy, mamy taki plan. Krzysztof Wielicki, człowiek, do którego wiek, czas nie gra oj, roli, oj nie ma znaczenia. Ważne jest co, Krzysztof? Że jest, ważne, co jest w głowie. Co jest w głowie i z pasją się umiera i z pasją tak się żyje do końca. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję ci za rozmowę, bardzo. Było jak zawsze cudownie. Dziękuję. Czekamy na następny pracę, żeby do siebie wrócić, przyjechać i znowu pogadać. Jak wrócimy z Chitralu, to... O, to mamy proces do rozmowy. Wszystkiego dobrego, dzięki za uwagę, dzięki, że byliście i wiem, że teraz tych filmów jest troszkę mniej na kanale, ale mniej może znaczy lepiej. Trzymajcie się, cześć.